Miejsce powstania możemy zobaczyć tutaj. Pożar powstał w sypialni teściowej. Przyczyna póki co jest jeszcze przez straż nieustalona, nie? Także czekamy do piątku na ustalenie przyczyny, a wtedy będziemy mogli dopiero zabrać się za remont tego mieszkania. Mieszkanie widzimy jest całe zniszczone. Jaki zakres prac jest potrzebny do wykonania? No, można by to wymieniać dość długo. Koszty szacuję na jakieś 60 tysięcy. No, generalnie kapitalny remont jest konieczny. Nie? Zmiana instalacji, wymiana podłóg, okien, umeblowanie to jest odrębna sprawa. Nie? Tego nawet nie uwzględniam w kosztach. Tak, producent okien, tutaj lokalny Słupecki, pan Słowiński, zadeklarował pomoc przy zamontowaniu i zapewnieniu okien, ale to jak na razie jest jedyna firma, która się zgłosiła, także nic więcej nie wiem. Ze strony Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? Ze strony burmistrza mamy pomoc, także dziękujemy panu burmistrzowi. Miejski Ośrodek Pomocy także się oczywiście włączył tutaj niejako na polecenie pana burmistrza. Przede wszystkim też dziękujemy policji i straży słupeckiej, no, za uratowanie życia teściowej mamie. Chciałbym jeszcze na koniec zapytać o stan zdrowia teściowej. Jest wszystko na dobrej drodze. Także myślę, że w tym tygodniu wyjdzie ze szpitala. Nie ma żadnych złamań ani żadnych powikłań. Trochę powoli zaczyna do niej docierać, co tutaj się stało i myślę, że jeszcze parę dni zajmie, nie? To uświadomienie sobie tej sytuacji, że tak szybko do tego mieszkania nie wróci. No właśnie, gdzie wróci teściowa, możemy już powiedzieć? W razie będzie pod opieką rodziny, czyli przypuszczalnie siostry tutaj w Słupcy, a lokal będzie remontowany. Zobaczymy, ile to zajmie. I w efekcie powinna się tu przeprowadzić. Czyli docelowo zakładacie państwo, że prędzej czy później do tego miejsca? No tak, no bo to jest jej mieszkanie, które mieszka od 30 lat.